Na szosówkach, ale i zwykłych turystykach, kilkunastoletnich damkach czy dziecięcych rowerkach. Wszyscy wystartowali i ukończyli Tour de Gmina Tarnów, a wyczyn tym większy, że pogoda i warunki mało majówkowe. Liczył się udział, ale ktoś wygrać musiał i chciał. Na co dzień budowlaniec, specjalizacja dachy. No i wjechał na szczyt. Jest to mój pierwszy występ w takim rajdzie. No i cieszę się z tego, że mimo niedużego stażu jednak dałem radę przyjechać pierwszy na metę. Trzeciomajowe świętowanie w gminie Tarnów miało też część oficjalną, tradycyjną, historyczną i artystyczną. Dzisiaj mam tą wielką przyjemność uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach pod tytułem Konstytucja 3 maja. Mówię o wszystkich, ponieważ te wydarzenia oprócz tych patriotycznych też również na sportowo mają tutaj miejsce. Była pamięć i tradycja, ale i dodatkowe emocje po finiszu, bo oprócz gratulacji i tytułów całkiem współczesne i nowoczesne rowery jako dodatkowe nagrody. Nie tylko dla tych, co już myślą o kolejnym Tour de Gmina Tarnów za rok.